Witajcie. W dzisiejszym odcinku, wedle ankiety, omówię Megalanie, czyli prehistorycznego warana. Muszę przyznać, że jestem zdziwiony tym, że to właśnie Megalania wygrała te głosowania. Szczerze, myślałem, że wygra Shantungozaur albo Albertozaur, a tu taka miła niespodzianka. Osobiście też wybrałbym Megalanię, głównie dlatego, bo nie jest to dinozaur, a prehistoryczny waran. Nie zgadzam się z głosami, że Megalania nie pasuje do tej gry. Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o czas występowania na świecie, to Megalania jest bliżej tyranozaura niż ceratozaur. Dodatkowo uważam, że Megalania będzie posiadać bardzo unikatowy sposób polowania. Jednak zanim omówię concept art, najpierw omówię, czym była Megalania w prawdziwym świecie. Ten ogromny przodek waranów zamieszkiwał tereny obecnej Australii. Megalania była tam szczytowym drapieżnikiem w swoim ekosystemie. Osiągała długość 8 metrów i masę ponad tony. Żaden inny drapieżnik nie mógł jej zagrozić. Jej głównymi ofiarami były gigantyczne kangury i wombaty, które Megalania zabijała za pomocą jadu, który blokował krzepnięcie krwi oraz osłabiał ofiarę. Sama Megalania żyła zaledwie 40 tysięcy lat temu, co powoduje, że mogła ona spotkać się z ludźmi, którzy przypłynęli do Australii. Megalania nie jest zbyt rozpoznawalnym zwierzęciem w popkulturze. Ilość uniwersów, w których się pojawiła, jest zaledwie kilka. Najsławniejszym z nich jest Ark Survival Evolved, dlatego też cieszy mnie fakt, że takie zwierzę zostanie dodane do gry The Isle of Rima. Koncept art Megalanii składa się z różnych artów, które przedstawiają umiejętności oraz możliwości, jakie będzie posiadać Megalania. Pierwszy obraz przedstawia, że Megalania będzie mogła wchodzić do nor. Wcześniej w filmach mówiłem, że niektóre dinozaury będą mogły rozkopywać nory. Jednak Megalania wchodzi na kompletnie inny poziom, na którym to Megalania będzie mogła wchodzić do tych nor bez rozkopywania ich. Co pokazuje, że Megalania będzie znacznie lepsza od allozaura do zabijania zwierząt żyjących w norach, takie jak drajozaur, który w przyszłości ma dostać możliwość tworzenia takich nor. Na kolejnych artach widzimy, jak Megalania wspina się na drzewach. I te arty są bardzo interesujące, bo jak można zauważyć, gdy Megalania jest mała, może się wspinać po drzewach, tak jak herazaur. Jednak gdy Megalania urośnie, to już nie będzie mogła tak łatwo wchodzić na drzewa. I to jest kolejna umiejętność wzięta wprost ze prawdziwego życia. Bowiem warany z Komodo, gdy są małe, to żyją głównie na drzewach. Natomiast gdy warany urosną, to schodzą z drzew i zaczynają żyć na ziemi. Dodatkowo uważam, że taka mechanika mogłaby bardzo ciekawie wpłynąć na gameplay Megalanii. Chodzi mi o to, że młoda Megalania miałaby inny sposób na przeżycie niż dorosłe osobniki. Młode osobniki mogłyby także posiadać inne diety od swoich większych odpowiedników. Na przykład gdy Megalania jest mała, to ma w diecie głównie zwierzęta mniejsze, natomiast gdy urośnie do poziomu adulta, to jej dieta zmieniłaby się na większe ofiary. Dodatkowo umiejętność wspinaczki bardzo pomoże w przeżyciu Megalanii. Dlatego też uważam, że rośnięcie Megalanią w pierwszych dwóch stadiach rozwoju będzie raczej przyjemne i dość proste, jako że młode osobniki będą miały gdzie schować się przed drapieżnikami. Na kolejnym arcie widzimy, jak Megalania trzyma w pysku martwego człowieka. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to tylko pokazanie Megalanii, jednak moim zdaniem z tego obrazka wynika, że Megalania będzie mogła jeść zgniłe mięso, ponieważ ciało na tym obrazku wydaje się być zgnite. Sama umiejętność jedzenia zgniłego mięsa bardzo pasowałaby do niej, jako że jest waranem, których obecni przedstawiciele także nie pogardzą padliną. Na kolejnym arcie widzimy pływającą Megalanię, co pokazuje, że będzie ona dobrym pływakiem, co znowu jest wzięte wprost ze prawdziwego świata, ponieważ warany z Komodo są świetnymi pływakami, co pozwala im na podróżowanie między wyspami. Więc Megalania, jako bliski krewny waranów z Komodo, także powinien posiadać bardzo dobre umiejętności pływania. Dodatkowo, z obrazków, które tutaj pokazałem, wynika, że Megalania będzie bardzo uniwersalnym zwierzęciem, które może pływać, wspinać się po drzewach, polować na lądzie oraz polować pod ziemią. Te cechy powodują, że Megalania będzie bardzo uniwersalnym zwierzęciem i w mojej opinii zdobędzie swoich fanów, którzy będą nią grać.
Na kolejnym arcie widzimy, jak Megalania goni Tenontozaura i go dogania, co pokazuje, że Megalania wcale nie będzie taka wolna, jak może się nam wydawać. Chociaż w tym przypadku uważam, że są dwie możliwości tego, jak Megalania chwyciła Tenontozaura. Po pierwsze, Megalania, tak samo jak Deinozor i Allozaur, mogłaby posiadać Ambush Speed, który pozwoli jej na krótkotrwałe przyspieszenie i pochwycenie ofiary. Natomiast drugi sposób jest taki, że Megalania będzie posiadała znacznie więcej staminy od innych zwierząt, co spowoduje, że będzie ona mogła dłużej biec niż ofiara. W ten sposób Megalania byłaby bardziej maratończykiem niż sprinterem. Wolniejsza od reszty, ale za to będzie dłużej biec, przez co na długie dystanse Megalania wygra pościg. I tutaj bym się zatrzymał i powiedział coś o wielkości Megalanii, bo wbrew pozorom ona nie będzie taka mała. Spójrzcie tylko, jak wielka jest Megalania w stosunku do Tenontozaura. Przypominam, że Tenontozaur waży 1600 kg, natomiast z tego arta wynika, że Megalania będzie ważyć ponad 2 tony. I wskazuje na to chociażby fakt, że powala Tenontozaura jednym ugryzieniem, co także może być mechaniką polegającą na pochwyceniu i zadaniu ran ofierze oraz wstrzyknięciu jadu do krwiobiegu ofiary. Tak czy inaczej, Megalania jest ogromna. I tak wiem, że Megalania nie ważyła aż tyle, ale D'Ail nie jest poprawne paleontologicznie. Więc w D'Ail Megalania będzie mogła przekroczyć 2 tony masy. Przy okazji uważam, że byłaby to raczej dobra decyzja, ponieważ dzięki temu w grze byłoby 3 mięsożerców w przedziale wagowym od 2 do 3 ton. Tak samo jak będziemy mieć 3 mięsożerców w przedziale wagowym od 1 do 2 ton. Chodzi mi o to, że Baryonyx, Karnotaur i Ceratozaur to dinozaury ze przedziału 1 do 2 ton. Natomiast Megalania, Allozaur i Albertozaur to przedział wagowy od 2 do 3 ton. Co moim zdaniem by się po prostu zgrywało, jako że wtedy mielibyśmy właśnie po 3 dinozaury w 2 różnych wagowych przedziałach. Na ostatnich obrazkach widzimy sposób polowania Megalanii, który polega na dobiegnięciu do ofiary, zadaniu obrażeń z jednoczesnym wstrzyknięciem jadu w ofiarę, który będzie powodować stopniowe osłabianie ofiary oraz zapobiegnie krzepnięciu krwi. Następnie natomiast Megalania będzie śledziła ofiarę po śladach z pomocą swojego bardzo czułego języka. I tutaj znowu twórcy pokazują, że Megalania będzie polować podobnie do waranów z Komodo. I te arty moim zdaniem pokazują także, że Megalania będzie posiadać krótkotrwałe przyspieszenie, które pozwoli jej na szybkie dobiegnięcie do ofiary i zadanie ran. Natomiast gdy ofiara już ucieknie, to później za pomocą języka Megalania będzie ją śledzić, aż w końcu ofiara się wykrwawi. Uważam także, że Megalania dostanie jakiś specjalny atak, który będzie pozwalał jej na przytrzymywanie ofiary, by wstrzyknąć jeszcze większą dawkę jadu. A co za tym idzie, ofiara będzie się szybciej wykrwawiać i osłabiać, podczas gdy Megalania będzie ją śledzić i okazjonalnie atakować, aż w końcu ta padnie od jadu i odniesionych ran. Podsumowując, uważam, że Megalania będzie bardzo uniwersalnym zwierzęciem, który będzie w stanie przeżyć w każdym środowisku. Wodnym, lądowym, nadrzewnym czy podziemnym, w każdym z tych środowisk znajdzie coś do jedzenia. I ta uniwersalność spowoduje, że Megalania będzie posiadać swoją grupę fanów, którzy na pewno będą nią grać. Uważam, że Megalania nie będzie kolejnym zapomnianym zwierzęciem, który będzie widziane sporadycznie na serwerze. Będzie on raczej częściej spotykany niż rzadziej. Do tego uważam, że świetnie wpasuje się ona we walki między nią a Allozaurem i Albertozaurem. Jako ten wolniejszy, ale za to posiadający jadowitą broń, która pozwoli jej na przeżycie i zabicie tych teropodów. Do tego Megalania będzie niczym jednoosobowa armia raptorów, która będzie mogła zabić w bezpośrednim starciu mniejsze od siebie zwierzęta, natomiast te większe, ważące 3-3,5 tony, będzie mogła wykrwawić za pomocą jadu, który hamuje krzepnięcie krwi i osłabia ofiarę. Słowem końca dodam, że Megalania może wydawać się niepasującym elementem do D'Ail. Jednak w rzeczywistości Megalania wypełni pewną niszę, którą potrzebują gracze, którzy chcą zagrać drapieżnikiem ze spokojniejszym stylem rozgrywki, ale jednocześnie nie mają aż tyle czasu, by rosnąć deinozuchem. Wtedy świetnym wyborem będzie właśnie Megalania, która ma posiadać znacznie odmienny gameplay opierający się bardziej na tropieniu niż ciągłej walce.
To spowoduje, że Megalania będzie posiadać znacznie spokojniejszy styl rozgrywki od drapieżnych teropodów podobnej wielkości, przez co na pewno znajdzie swoją rzeszę fanów, która będzie nią grać właśnie przez jej specyficzny i uniwersalny gameplay. I to wszystko w tym materiale. Piszcie, co sądzicie o Megalanii oraz o umiejętnościach, jakie posiada. Natomiast ja się z wami żegnam. To był odcinek o Megalanii w DL Evrima.